wojna w Ukrainie. Dmytro Antoniuk wprawdzie jest na terenie Rzeczpospolitej jeszcze, ale obserwuję to, co dzieje się na Ukrainie. Ostatnie 24 godziny. Dmytro, jak przebiegały? Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu. Przebywam w tej chwili w Gdańsku i obserwuję oczywiście to, co dzieje się na Ukrainie, i my mamy niestety też trzęsienie ziemi, ale sztucznego takiego pochodzenia, i ostatnio w tej nocy spadły rakiety rosyjskie w obwodzie charkowskim, niszcząc przechodnie w mieście Wowciańsk. O ofiarach na razie nie wiadomo. To samo obserwował też nasz kolega Wojciech Jankowski parę dni temu w Charkowie, gdzie spadły też rakiety, niszcząc jeden z uniwersytetów i chyba mieszkalny dom, na ile pamiętam. Także u nas niestety też jest nadal ciężko, i ciężko jest pod Bachmutem. Widać, że wróg nadal próbuje otoczyć to już. Moskale podszedli bezpośrednio do tej trasy, która łączy Konstantynówkę z Bachmutem, i już mają też postępy z północnej strony Bachmutu. Wczoraj prezydent Zelenski miał posiedzenie z dowództwem wojska i akurat rozmawiali na temat Bachmutu. Na razie nie wiadomo, czy coś wali. Dwa dni temu prezydent Zelenski powiedział o tym, że Bachmut my nie oddajemy, że Bachmut walczy dalej, mimo to, że dużo już jest głosów na to, żeby wycofać się z tego miasta na podgotowaną nową linię obrony. No ale tam linia obrony ma być niedaleko od Bachmutu, ponieważ dalej po prostu już jest miasto Czasów Jar, a za Czasowem już jest ta aglomeracja, czyli Konstantynówka, Torsk, Druszkiwka i Słowiańsk, czyli tam mieszka dużo, dużo ludzi. Na innych częściach frontu my nie widzimy żadnych zmian, ale jest informacja o tym, że wróg jeszcze bardziej przesuwa siły do rejonów Krzemiennej, Swatowego, i tam na południu w rejonie Mariupola w kierunku Wuhledara, gdzie toczą się walki i gdzie wojsko ukraińskie nie pozwala morskiej piechocie Rosji iść dalej. Także oczekujemy, my jesteśmy przygotowani, i z różnych stron jest informacja o tym, że Rosja w ciągu najbliższych dni może pójść do wielkiej, już potężnej ofensywy na kilku jednocześnie być może kierunkach. No, byłoby to logicznie. No i oni to robią oczywiście, chcą zdążyć przed tym, jak Ukraina dostanie czołgi Leopard 2, Challenger 2, Abrams, całą tą pomoc z Zachodu. Jak do tej spodziewanej ofensywy są przygotowane wojska ukraińskie? Mam nadzieję, że duch jest nadal bardzo wysoki. Ja też jestem w kontakcie z niektórymi ludźmi, którzy przebywają na froncie. Wszyscy mówią, że my nie pozwolimy wrogowi iść dalej. No tylko oczywiście my potrzebujemy więcej na przykład nabojów dla artylerii. Artyleria jest chyba w tej chwili
najważniejszej. Tutaj polskie kraby na przykład bardzo pomagają w tym, żeby powstrzymywać wroga. I polskie też czołgi twarde bardzo pomagają, o tym też mówią bezpośrednio na froncie czołgiści ukraińscy, że twardy w porównaniu do zwykłego T-72, on jest naprawdę wiele więcej wypasiony i pomaga być bardziej precyzyjnym tam na froncie i trafiać w ciężki sprzęt wroga. Informacja, Artur Żak zamieścił na grupie wschodniej Radia Wnet od 24 lutego 2022 roku do 7 lutego, czyli do dzisiaj. Siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały około 133 tysiące rosyjskich żołnierzy. Są statystyki: czołgi 3245, opancerzone wozy bojowe 6443, samoloty 294, śmigłowce 284, bezzałogowe statki powietrzne 1958 i tak dalej. Pokazujemy, czy Sztab Generalny Ukrainy pokazuje straty wojsk rosyjskich, oczywiście nie pokazując strat własnych. Nie pokazuję, bo to może być, może mieć negatywny oczywiście wpływ na morale, na stan w duchu samych żołnierzy na froncie i ludzi, którzy przebywają nie na froncie, a na zapleciu. Także, ale wiadomo, że straty Ukrainy są bardzo wysokie i no to widać też chociażby po tej skale tych rannych i po tych codziennych relacjach, które widać na przykład w Facebooku, w innych sieciach społecznościowych, że dzisiaj w kolejny pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. Jadąc przez Ukrainę, to tych pogrzebów widziałem no, prawie w każdym miasteczku i w różnych wsiach. Także to widać. Widać, jak na froncie giną naszej najlepsi. Z frontu, wracając do Rzeczpospolitej, wracając do Gdańska, jak udały się, Dmytro, tobie spotkania? Spotkania na razie odbyło też po Warszawie w Olsztynie, w domu Mendelssohna, w bardzo, bardzo ciekawym budynku. I ja dziękuję tym ludziom, którzy przyszedli i było naprawdę miło i produktywnie też pod względem zebranych kosztów i mam nadzieję, że w Gdańsku będzie jeszcze lepiej, bo przypominam, że w Gdańsku spotkanie będzie jutro, 8 lutego, w Centrum Ekumenicznej Sióstr Brygidek o godzinie 17. Także zapraszam wszystkich chętnych. Wiem, że na razie jeszcze nie ma Radio Wnet w Gdańsku, ale myślę, że to wkrótce już będzie nie tak i w Gdańsku też pojawi się. Ale proszę przekazać taką informację też ludziom, którzy mieszkają w Trójmieście. Powiedział Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wzajemnie. A do studia wszedł Gabriel Janowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. O, i tu jest mikrofon z panem Gabrielem Janowskim. Za chwilę porozmawiamy o pewnych historiach, które zdarzyły się na początku lat 90., ale zanim to się stanie, posłuchamy, jak ładnie śpiewa Anna Burger, a tytuł piosenki to Tango.